mamy lato astronomiczne od wczoraj, kalendarzowe od jutra, jednak najważniejszym wyznacznikiem są rozpoczynające się dziś wakacje, ale to wcale nie oznacza, że w Kaliszu nie będzie się dziać. Wręcz przeciwnie, z patio kompleksu Kalisia One przy ulicy Chopina zapraszam na nasze piątkowe spotkanie w całości poświęcone sprawom Kalisza. Co dziś w programie? Trzy nowe mosty w Kaliszu, ucieszą się i rowerzyści, i piesi. Ważna droga do remontu. Są pieniądze, jest przetarg. Uczniowie ją uwielbiają. Pani Ola, przyjacielem młodzieży. Sobotnie wieczory z muzyką świata. Przed nami Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski i Święto Rzeki Prosny. Miasto wspiera zdolnych twórców kultury. Kolejne stypendia przyznane. Już jutro kolejna Biała Sobota. Od juniora do seniora w Kaliszu grają w golfa, a nasze miasto staje się inspiracją dla innych. Taneczna podróż w czasie, motywem przesilenie letnie. Ucieszą się rowerzyści i piesi. To będą przełomowe inwestycje dla sieci ścieżek rowerowych w Kaliszu, które do tej pory w kilku miejscach przerwane są rzekami. Powstaną trzy nowe przeprawy dla pieszych i rowerzystów, które umożliwią bezpieczny przejazd nad Prosną i Swędrnią. Na te inwestycje kaliscy rowerzyści czekali od dawna, bo rozwój sieci dróg nie zawsze szedł w parze z inwestycjami dla cyklistów, a brakuje ich w wielu miejscach, gdzie ścieżki rowerowe kolidują z naturalnymi przeszkodami, takimi jak rzeki. To problem nie tylko dla cyklistów, ale i biegaczy czy po prostu spacerowiczów. Władze Kalisza planują budowę aż trzech takich przepraw nad dwoma rzekami w mieście. Przede wszystkim jest to kładka przy moście Świętego Wojciecha, można powiedzieć najdłuższa i najbardziej, można powiedzieć, istotna z punktu komunikacyjnego, ponieważ łącząca dwa brzegi Prosny, jak wiemy, ta ścieżka wzdłuż szlaku bursztynowego, ona w pewnym momencie się urywa i jest konieczność korzystania z przejścia jakby wzdłuż tej trasy. Miasto ma gotową dokumentację i trzy warianty budowy mostu dla pieszych i rowerzystów wzdłuż mostu Świętego Wojciecha. Oszacowano też koszt tej inwestycji. Tutaj dokumentacja jest opracowana, jest gotowa i tutaj jeśli chodzi o tą kładkę, szacujemy, że wartość tej kładki to jest 21,5 miliona złotych. Oczywiście przetarg pokaże, jaka ta rzeczywista będzie wartość. Na to zadanie miasto Kalisz składa wniosek do 28 czerwca. Tego roku oczywiście, o uzyskanie dofinansowania w ramach programów Fundusze Europejskie Infrastruktura, Klimat, Środowisko 2021-2027. No będzie to taka naprawdę bardzo ładna kładka, będzie to kładka podwieszona, łączna długość tej kładki z dojazdami to jest prawie 300 metrów. Wiadomo, że przeprawa pieszo-rowerowa nad Prosną będzie mieć szerokość użytkową 4 metrów. Most nie będzie miał podpór w nurcie rzeki, będzie więc mostem wiszącym. Konstrukcja ma być prawdziwą wizytówką miasta, widoczną dla przyjezdnych od strony Winiar już z daleka. Konstrukcja nośna to będzie kratownica zespolona z płytą żelbetową, także takiego obiektu jeszcze w Kaliszu tak naprawdę nie ma. Druga kładka powstanie w niedalekim sąsiedztwie obok wybiegu dla psów na tyłach akwaparku. Tam też rzeka koliduje z istniejącą ścieżką rowerową. Tamta ścieżka też się kończy na Swędrni, w związku z tym taką kładkę tam doprojektowaliśmy i ona połączy jakby dwa brzegi Swędrni. Żeby ona łączyła tutaj tą ścieżkę dla pieszych i rowerów, patrząc od strony ulicy Łódzkiej przez Swędrnię, dalej przejazd przez Wał Jagielloński i łączymy z tą ścieżką i drogą dla rowerów, która przebiega, łączy się z ulicą Wał Matejki. Z planowaną trzecią przeprawą rowerową było najwięcej formalnych problemów. Początkowo władze miasta chciały ją dobudować do istniejącego mostu kolejowego na Piwonicach, ale na to nie zgodził się wojewoda wielkopolski. Kładka jednak powstanie, ale w pewnej odległości od mostu kolejowego.
pomost rowerowy będzie niezależną, odrębną budowlą łączącą infrastrukturę rowerową po obu stronach Prosny. To nie tylko kwestia wygody, ale i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Do tej pory część mieszkańców, co jest bardzo niebezpieczne i zakazane, korzysta z mostu kolejowego, natomiast my chcielibyśmy wybudować kładkę obok, tak by umożliwić po prostu przejazd rowerem na drugą stronę. Każda składek pod względem szerokości zastosowanej nawierzchni ma być przystosowana do potrzeb zarówno i pieszych, i rowerzystów. Na wszystkich kładkach, także w każdym przypadku rowerzyści będą mogli korzystać i tak samo również piesi. W tej chwili urzędnicy kończą etap projektowy wszystkich trzech inwestycji. Z gotową dokumentacją miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie do budowy kładek, a można na ten cel pozyskać nawet 90% dotacji. Jest przetarg na remont kolejnej ważnej drogi w Kaliszu. Chodzi o odcinek ulicy Podmiejskiej od ronda Westerplatte do skrzyżowania z ulicą Górnośląską. W tym roku przeprowadzony zostanie pierwszy etap remontu. Nasze miasto pozyskało 2 300 000 zł dofinansowania z rządowej rezerwy subwencji ogólnej, które możemy wykorzystać na remonty dróg. Te pieniądze będą przeznaczone na remont ulicy Podmiejskiej, a z tej dotacji remontowany będzie najbardziej zniszczony w tej chwili odcinek tej ulicy. Chodzi o fragment między skrzyżowaniem z ulicą Górnośląską aż do ronda Westerplatte. W ramach pierwszego etapu prac kompleksowo zostanie wyremontowana prawa, patrząc od strony ulicy Górnośląskiej, jezdnia oraz droga pieszo-rowerowa na odcinku do ronda Westerplatte. Zakres planowanych robót prawej strony pasa drogowego na Podmiejskiej obejmuje roboty rozbiórkowe i ziemne, przebudowę jezdni, dróg dla pieszych i rowerów, zatoki autobusowej, zjazdów w posesję czy zagospodarowanie pasa zieleni i modernizację sygnalizacji świetlnej. Miasto czeka na oferty wykonawców do 26 czerwca. Remont ma być przeprowadzony szybko, bo w zaledwie 100 dni od momentu podpisania umowy. To nie są zwykli nauczyciele. To przede wszystkim przyjaciele młodzieży, otwarci na ich problemy i potrzeby. By właśnie docenić takich pedagogów, zorganizowano konkurs. I jak się okazuje, w Kaliszu sporo jest takich osób wychodzących poza ramy nauczycielskie. Z pewnością nie jeden nauczyciel chciałby chodzić z takim tytułem. Przyjaciel młodzieży, bo o takim tytule mowa, został po raz pierwszy wybrany w naszym mieście. Konkurs został zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta, a kilka dni temu odbyła się uroczysta gala podsumowująca te działania. Dobry nauczyciel to jest taki, gdzie po latach się go rozpoznaje, po latach się z nim spotyka. Dobry nauczyciel to taki, którego się bardzo dobrze wspomina i niekoniecznie tylko ze względu na to, że był lajtowy, że dawał luz, że był partnerem, ale myślę, że przede wszystkim dlatego, że był wymagający. I to jest właśnie cecha także dobrego nauczyciela, przyjaciela młodzieży. Głęboka empatia, dobroć i zamiłowanie do swojego przedmiotu. Celem tego konkursu było wyróżnienie pedagogów, którzy posiadają właśnie takie cechy. Pedagogów, którzy oddawali całych siebie, aby pomóc uczniom, byli przyjacielami, na których kaliscy uczniowie mogli liczyć w potrzebie. Muszę przyznać, że przy czytaniu zgłoszeń momentami miałam ciarki, bo nie spodziewałam się, że tak będą wyglądały te zgłoszenia. Było czuć tą więź, która jest pomiędzy nauczycielem a uczniem, było czuć wdzięczność oraz to, że nauczyciele są autorytetem dla uczniów. I to było coś pięknego dla nas jako komisji. I bardzo się cieszę, że mamy w Kaliszu właśnie takich nauczycieli jak Państwo. Łącznie zgłoszono 12 nauczycieli, reprezentantów liceów pierwszego imienia Adama Asnyka, trzeciego imienia Mikołaja Kopernika i piątego imienia Jana III Sobieskiego, Technikum Świętego Józefa czy TEP Edukacja. Gdy tylko usłyszałam o tytule przyjaciela młodzieży, na myśl przyszła mi tylko jedna osoba. Była to właśnie pani Aleksandra Żukowska, ponieważ nie tylko słyszy, ale też słucha. Nawet jak się spieszy, to się zatrzyma i nas wysłucha. Jest jedyną osobą, która bez względu na sytuację zawsze z uśmiechem odpowie: dzień dobry.
Nieodłączna umiejętność motywowania oraz pasja do muzyki sprawiają, że pani profesor zachęca uczniów do dalszego rozwoju. Pani Maria Szczap wprowadza bardzo przyjazną atmosferę, która sprawia, że uczniowie i chórzyści rozwijają się na płaszczyźnie muzycznej i chętnie przychodzą na jej zajęcia. Pani Magdalena Grygiel jest osobą niezwykle empatyczną, zawsze uśmiechniętą i pozytywnie nastawioną do wszystkiego, co ją spotyka. Uczniowie mogą liczyć na jej pomoc w wielu codziennych sprawach, ale również, gdy przytłaczają kogoś problemy. Choć każdy z nauczycieli stojących na scenie mógł poczuć się zwycięzcą, bo to młodzi ludzie wskazali nauczycieli jako swoich przyjaciół, to główna nagroda przypaść mogła tylko jednej osobie. Kapituła po zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami i głosem zespołu doradczego przeszła do głosowania. Na podstawie paragrafu 24 regulaminu konkursu Przyjaciel Młodzieży w głosowaniu tajnym wyłoniono zwycięzcę osobie. Pani Aleksandry Kwaśniewskiej z Technikum TEP Edukacja w Kalinie. Wyróżnionej nauczycielki niestety tego dnia nie było podczas gali, ale jej nagrodę odebrała dyrektor szkoły. Wzruszona jestem niesamowicie. Nie wiem, co powiedzieć. Praca nauczyciela jest niezwykle trudną pracą. Oprócz przekazywania wiedzy, nauczyciel musi być przyjacielem, powiernikiem, przewodnikiem, czasami rodzicem, ale przede wszystkim przyjacielem. I to, co uczniowie napisali, wskazuje na to, że doceniają nasze wysiłki, doceniają tą ciężką pracę, która jest też przyjemnością. Jestem dumna z tego, że Ola jest nauczycielem w naszej szkole, w Technikum TEP Edukacja. Drugim konkursem była super inicjatywa, który skierowany był do samorządów uczniowskich. Zadaniem było przedstawienie inicjatyw, które kadencja rady zrealizowała podczas roku szkolnego. Wpłynęło 6 zgłoszeń, a zwycięzcą został samorząd uczniowski 5 liceum i inicjatywa Beauty Mental, która miała na celu dostarczenie dawki motywacji na drodze do zdrowia psychicznego. Od początku lipca przez 7 kolejnych weekendów kaliscy melomani będą mieli okazję wysłuchać koncertów w plenerze w różnych zakątkach miasta ze specjalnie przygotowanym na tę okazję programem. Coroczne letnie spotkania z muzyką zwieńczone zostaną podczas jednego z ulubionych wydarzeń Kaliszan – Święta Rzeki Prosny. Z wielkim sukcesem Filharmonia Kaliska zakończyła swój sezon artystyczny. Tym razem fantastycznym utworem Karla Orfa Carmina Burana. Ale Filharmonia nie przestaje pracować. Już 5 lipca rozpoczynamy 17. edycję Festiwalu Południowej Wielkopolski. Będzie to festiwal bardzo piękny, ponieważ bardzo dużo koncertów gramy. Co sobotę w lipcu od 5 i w sierpniu do 17 sierpnia. Będą to koncerty muzyki kameralnej, grane przez naszych muzyków Filharmonii w różnych konfiguracjach. Będzie od klarnetu do puzonu i harfa, i instrumenty smyczkowe, instrumenty dęte i również wokal. Zapraszamy bardzo serdecznie. Także szanowni Państwo, przez całe wakacje nie zabraknie muzycznych wydarzeń w różnych miejscach Kalisza, a wakacje tradycyjnie już zakończymy koncertem wykonanym na rzece Prośnie. Tym razem Filharmonia Kaliska wspólnie z zaproszonymi wykonawcami zaprezentują symfonicznie największe przeboje zespołu Queen. Nie może Was tam zabraknąć, ja się nie mogę doczekać. Jestem przekonany, że to będzie kolejny fantastyczny koncert, który przejdzie do historii tego miasta. Zapraszamy. Będzie rockowo, bo również będzie kapela rockowa i We Will Rock You. We Will Rock You. Bycie artystą, wiernym ideałom swojej sztuki, to niełatwa droga. Jeśli nie spotka się na swojej drodze wsparcia, można zaniechać wiele dobrych inicjatyw. Takie wsparcie po raz kolejny udziela nasze miasto. W tym roku stypendium kulturalne na zrealizowanie swoich pomysłów otrzymało 6 twórców.
Literatura, muzyka, taniec, teatr i inne formy szeroko pojętej sztuki po raz kolejny otrzymały okazję na rozwój w Kaliszu. Pośród 18 zgłoszeń 6 zostało rozpatrzonych pozytywnie. W poprzednich latach docenione były m.in. prace malarskie, utwory wokalne, spektakle czy mural. Na co więc komisja postawiła tym razem? Tym razem dominują sztuki muzyczne i wizualne, dla których inspiracją stanowią m.in. poezja Zbigniewa Ryberta oraz Kazimierza Przerzy-Tetmajera, a także historię Kalisza, co najważniejsze. Z przyjemnością oczekiwać będziemy na artystyczne działania, które wzbogacą kaliską, szeroko pojętą kulturę. Szanowni Państwo, serdecznie gratuluję i życzę powodzenia w realizacji artystycznych działań. Krystian Kinastowski, prezydent miasta Kalisza. Bardzo dziękuję. Stypendium otrzymali Adam Kupaj, który zrealizuje 45-minutowy monodram pod tytułem Lekcja z Herbertem, poświęcony życiu i twórczości tytułowego poety. Jarosław Grygódź ze swoim projektem Kalisz w czasach Piastów, zakładającym przygotowanie wystawy oraz książeczki dla dzieci składającej się z około 50 ilustracji edukacyjnych, ukazujących rekonstrukcję i wyobrażenie historycznego Kalisza. Łukasz Glapka, który wyreżyseruje i wyda na CD słuchowisko muzyczne na podstawie tekstu Kazimierza Przerwy-Tetmajera pod tytułem Melancholia. Piotr Józefiak zrealizuje projekt Space Opera, album muzyczny inspirowany muzyką science fiction z wizualizacjami wykonanymi przy pomocy grafiki 3D. Cezary Molka skomponuje oraz opublikuje 4 autorskie kompozycje muzyczne. Oraz Krzysztof Niegowski, który upamiętni poprzez skomponowanie utworów muzycznych 3 osoby historyczne związane z Kaliszem. Mieszka III Starego, błogosławioną Jolentę oraz Bolesława Pobożnego. Warto również zaznaczyć, że od tego roku zmienił się sposób przyznawania stypendiów, który od teraz będzie znacznie przychylniejszy początkującym artystom. Na początku były to nagrody za już dokonane rzeczy, teraz są to stypendia, które pomagają dopiero stworzyć te rzeczy. I wydaje mi się, że ta zmiana jest na pewno na plus i da wielu artystom takiego kopa do działania i będą w stanie ci artyści zrealizować ten projekt lepiej, a nie zrobić coś w miarę swoich możliwości, ale gorzej niż by chcieli, żeby tylko dostać później nagrodę, która niestety już tego projektu im nie ulepszy, bo jest już po fakcie. Cieszę się dlatego, że jest to projekt, można powiedzieć, mojego dotychczasowego życia. Bardzo chciałem zrealizować w ten sposób ten projekt z większym budżetem, bo myślałem, że będzie gdzieś na boku. Zrealizowałbym, ale na pewno byłoby to mniej spektakularne, na pewno byłoby to mniej dopracowane pod kątem, no bo nie ukrywajmy, w tym momencie liczą się specyfikacje sprzętu, kiedy robi się muzykę elektroniczną, jest to jednak jeden z ważniejszych wydatków, czyli sprzęt, więc bez tego sprzętu nie da się zrobić tego, co by się chciało. Całość uroczystości okraszona była występami uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Przed nami kolejna Biała Sobota. Już jutro okazja do bezpłatnych badań, tym razem w Sulisławicach przy ulicy Powstańców Śląskich, w zielonym miejscu odpoczynku w ramach festynu Powitanie Lata. Sulisławice to miejsce, które od 25 lat tak naprawdę rozwija się bardzo, bardzo dynamicznie. Co roku przybywa nam nowych mieszkańców i zależy nam na tym, żeby co roku był jakiś akcent integrujący lokalną społeczność plus naszych przyjaciół. Od wielu już lat ta Biała Sobota faktycznie wpisuje się w ramach obchody takich naszych dni. W tym roku bardzo, bardzo ciekawe, potrzebne badania. Będzie można przeanalizować wady postawy. Będzie też bardzo ważne badanie w kierunku osteoporozy. Do dyspozycji mieszkańców będzie osteobus, plus dodatkowo konsultacja dietetyczna wraz z analizą składu ciała. Także w ramach tej Białej Soboty będzie coś dla młodych mieszkańców naszego miasta, ale też coś dla starszych, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Bardzo dobre jest to, że te Białe Soboty odbywają się w różnych częściach miasta Kalisza, również na takich osiedlach, które znajdują się gdzieś na obrzeżach miasta, co
w sposób znaczący ułatwia dotarcie do większej grupy odbiorców. Zdrowie mieszkańców miasta Kalisza jest dla mnie niezwykle ważne, dlatego już zorganizowaliśmy 5 białych sobót. Skorzystało z badań, z konsultacji blisko 2000 osób, ale ciekawostką jest to, że podczas ostatnich badań profilaktycznych zorganizowanych na głównym rynku przez 2 dni skorzystało z badań, z konsultacji ponad 1000 osób. To świadczy o tym, że nasi mieszkańcy są świadomi i korzystają z tego, co miasto oferuje. Kalisz jest miastem, w którym jest miejsce i otwartość na niemal każdy sport. Ale nie każdy wie, że w naszym mieście można grać w golfa. Grają dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Dobrze. Pole golfowe blisko centrum miasta to rzadkość, a tak jest właśnie w Kaliszu. Tutaj w Kaliszu mamy takie pole w centrum miasta, co powoduje, że ten sport staje się bardzo dostępny praktycznie dla każdego i tak jak pokazują dzisiejsze zawody, można grać w golfa od najmłodszych lat, można się go uczyć w Kaliszu i grać później przez całe życie. Pole golfowe znajduje się na osiedlu Rajsków przy ulicy Wiankowej. 20 hektarów zalewowych terenów dzierżawi od miasta pierwszy kaliski klub golfowy. To też idealny przykład na to, jak można zagospodarować w mieście teren, który leży wzdłuż rzeki, jest terenem zalewowym, czyli ma bardzo duże ograniczenia, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tego terenu pod inną funkcję, natomiast może doskonale pełnić funkcje sportowo-rekreacyjne. Władze miasta starają się aktywnie wspierać każdą sportową działalność Kaliszan, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą młode pokolenia mieszkańców. W miniony weekend rozegrano jubileuszowe 20. golfowe Mistrzostwa Kalisza o Puchar Prezydenta Miasta, również w kategorii juniorów. Jedną z najmłodszych uczestniczek była 9-letnia Pola. Trudną piłkę, to teraz Pola bierzesz najdłuższy kij i od granicy... Od przecięcia tutaj, tu, odmierzasz dwie długości, tylko musisz zdjąć skarpetę, dwie długości kija, tu, dobrze, w drugą, tak, i w tym miejscu, z wysokości kolana, tylko, tak, stań sobie i w tym miejscu z wysokości kolana, tu proszę stań sobie, czy z twojej strony, dropuj piłeczkę, dobrze, i ponieważ to było twoje pierwsze, tak, uderzenie, to teraz będzie trzecie, czwarte, tak? Po 2 dodajemy. Nie szkodzi. Pola, dlaczego zaczęłaś grać w golfa? Nie wiem. Ktoś cię namówił, tak? Tata. Tata cię namówił. No i podoba ci się to? No. A co jest w tym fajnego? Że spotykam różnych ludzi i mogę z nimi grać i poznaję nowe przyjaźnie po prostu. Jest to wspaniała gra, która jeżeli się rozpocznie we wczesnej dzieciństwie, ciało jest tak fajnie później uformowane, przygotowane, że w golfa można grać tak jak ja na emeryturze, do późnego wieku. Ja zaczęłam bardzo późno, ale właśnie dlatego, że zaczęłam późno, chciałam... trenować razem z dziećmi, z juniorami, w tym z moimi wnukami, żeby nie siedziały i po prostu i tylko komórka, żeby nie była ich rozrywką. Najsłynniejszy golfista Tiger Woods zaczynał w wieku 3 lat. Takich maluchów jeszcze w klubie nie ma, ale kto wie. Obecnie golfa w Kaliszu trenuje 30 dzieci w wieku od 9 do 18 lat. Stwierdziłam, że chcę znaleźć coś, co będzie mnie uspokajać, a golf jest taki, że po prostu mnie tak odstresowywuje to uderzanie w piłkę. I tak jakoś się zaczęło. Od jak dawna grasz w golfa? To już będzie mój drugi sezon, a sezon golfowy trwa tak pół roku około. Mhm. I jak to się stało, że zaczęłaś grać? To dzięki koleżance Alicji. Witaj, I to jej rodzice jakby tak raz zabrali moją rodzinę właśnie na pole golfowe i mi się bardzo spodobało. No właśnie, co ci się w tym podobało? Bo pewnie wielu powie, że nuda, prawda? Zawsze są ładne widoczki, dużo się chodzi, to jest dla mnie ważne. Taki spokojny sport.
Jak myślisz, czy poprawiło się twoje skupienie, cierpliwość dzięki temu? Raczej tak. Pierwszy Kaliski Klub Golfowy to wspierająca się i otwarta społeczność. Swoją przygodę z golfem może zacząć tu każdy. Nie ma warunków właściwie na początku nie ma żadnych, dlatego że po prostu trzeba przyjść na pole i zobaczyć, czy to uderzanie w piłeczkę to jest to, o czym marzymy, prawda, i czy to daje satysfakcję. I myślę, że jak każdy spróbuje, to daje, bo pozory mylą, to nie jest sport statyczny. My dzisiaj, ja to pewnie dzisiaj z dziewczynkami przejdę jakieś 15 tysięcy kroków, robiąc tylko 12 dołków, par 3 i par 4. A na pełnym polu średnio golfista robi ponad 20 tysięcy kroków, początkujący prawie 100 uderzeń, różnej dynamiki uderzeń, więc jest to sport, który wymaga treningu, dbania o kondycję. No, musimy się porozciągać zawsze trochę. I dzieci zaczynają również od rozgrzewki. Dziewczyny, będziecie musiały poczekać, bo w turnieju się nie wyprzedza. Wyprzedza za to Kalisz, jeśli chodzi o rozwiązania i podejście do wsparcia mieszkańców w rozwijaniu swoich pasji i rekreacji na świeżym powietrzu. Inspirujemy przez to inne miasta. Chociażby w Sieradzu był ostatnio też tutaj człowiek zainteresowany wybudowaniem takiego, stworzeniem, nie wybudowaniem, stworzeniem takiego pola wzdłuż warty w Sieradzu. Także to są fantastyczne tutaj doświadczenia i myślę, że dobry taki przykład do naśladowania dla innych. Klub zrzesza ponad 70 dorosłych graczy, łącznie z dziećmi i młodzieżą to ponad 100 osób, a młode pokolenia dopisują kolejne karty w 20-letniej historii klubu i są nadzieją na to, że w przyszłości one przyprowadzą tu swoje dzieci. I jeszcze garść informacji o wydarzeniach w mieście. Już dziś o 21:00 na Polach Marsowych koncert dla młodych i występ rapera Young Multi. W sobotę od 11:00 w hali Olimpia rozpocznie się 27. turniej bokserski imienia Tadeusza Grzelaka. A do tego 22. piknik militarny przy ulicy Zielonej. W sobotę od 14:00 do 19:00 i w niedzielę od 10:00 do 17:00. W czwartek powitaliśmy astronomiczne lato, za nami najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku. Przesilenie letnie od wieków w kulturze było ważnym momentem, inspirującym do różnego rodzaju obrzędów, w których ważnym elementem był taniec. Jak zmieniały się taneczne tradycje związane z powitaniem lata? O tym specjalny program przygotowało Stowarzyszenie Zespół Tańca Kalisja. Kolejny już raz z okazji trwającego w czerwcu święta miasta Kalisza, Stowarzyszenie Zespół Tańca Kalisja w tym roku wraz z Zespołem Tańca Uniwersytetu Kaliskiego zapraszają na taneczną podróż w czasie. W czwartej części zapoznamy Państwa z tańcami z powszechnie znanego zwyczaju, obyczaju zwanego sobótkami. Jest to pradawny zwyczaj, który na ziemiach polskich się rozpowszechnił od czasów słowiańskich. Jest to zwyczaj, gdzie młodzi ludzie, ale również starsi ludzie bawią się w okresie przesilenia słonecznego, w którym to obchodzimy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Jest to święto wody, ognia i ziół. W 20-minutowym programie, który pokażemy już za chwilę, zobaczycie, jak zmieniały się taneczne tradycje związane z letnim przesileniem na ziemi kaliskiej od Słowian do lat 70. XX wieku. Pokazy taneczne przeplatane są historycznymi ciekawostkami, które opowiada Barbara Marcinkowska, choreograf i szefowa Stowarzyszenia Zespół Tańca Kalisja. Nie trzeba tylko słuchać i oglądać, można też włączyć się do wspólnego tańca. Proszę Państwa, zgodnie z naszą tradycją wszyscy wstajemy i zaczynamy razem z Zespołem Kalisja i Zespołem Studenckim. Zapraszam do tańca.
czasem drogą i bezdrożem. No jeszcze tutaj drugą już za morzem. Cały program już za chwilę na naszej antenie. Możecie go również znaleźć na kanale telewizji Kalisz na platformie YouTube. I tanecznym krokiem żegnamy się z Państwem. Do zobaczenia za tydzień.